Dziękuję pani marszałek, Wysoka Izbo, pani minister. Rządowy projekt ustawy o zawodzie pielęgniarek, położnych i ratowników to niestety, ale niechlujstwo legislacyjne, bo o ile w zakresie dostosowania polskich przepisów do unijnych nie ma tutaj dyskusji, bo równe traktowanie zawodów medycznych w Polsce i w Unii powinno mieć miejsce i należy to zrobić, o tyle jak zwykle dokonujecie kilku wrzutek. 5 wrzutek dotyczących prawa farmaceutycznego, badań klinicznych i tak dalej. Ale moje pytanie do pani minister jest nieco inne. Chciałabym zapytać, kiedy uregulujecie zasady wynagradzania ratowników medycznych, tak aby wszyscy ratownicy, bez względu na to, w jakim podmiocie są zatrudnieni, dostawali tej samej wysokości wynagrodzenie. I kolejne pytanie, kiedy uregulujecie wynagrodzenia pielęgniarek zatrudnionych w domach pomocy społecznej? Im nie przysługują żadne dodatki, pracują za najniższą krajową, nie zarabiają nawet tyle, co pielęgniarka w szpitalu powiatowym. Za chwilę nie będzie pielęgniarek w DPS-ach, bo nikt nie jest w stanie dzisiaj przeżyć za najniższą krajową w dobie takiej drożyzny. Bardzo proszę.